Czy osoba ukochana jeszcze napisze? Pomyślcie o swojej osobie ukochanej, zobaczymy. Dzisiaj mamy, kochani, dwie grupy. Pierwsza grupa to aniołek zielony i mamy karty Lenormand. I druga grupa to aniołek biały i karty Tarot. Także, kochani, zobaczcie sobie, którą talię lub którego aniołka wybieracie. Ma być to wybór szybki, intuicyjny, bez zmieniania, bez zastanawiania się dłuższego. I kochani, ja Was oczywiście zapraszam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bądźcie na moim kanale codziennie, zapraszam Was na wróżby, na różne tematy. I jeśli Wam ciężko, jeśli macie jakieś problemy emocjonalne, no wiadomo, z miłością, ze związkami, prawda, z podjęciem jakiejś decyzji w tej sprawie, to napiszcie do mnie e-maila, a ja Was wesprę wróżbą indywidualną, bo przypominam, że tutaj na tym kanale są wróżby kolektywne, czyli grupowe, tak, dla wszystkich, dla Was, dla mnie. Także wróżby indywidualne są dokładniejsze. Zapraszam Was serdecznie, napiszcie mi e-maila. I zaczynamy. Pierwszy jest Lenormand, więc odstawiam karty Tarota. Teraz zaczynamy Lenormandem. Pomyślcie o swojej osobie ukochanej, wizualizujcie jej twarz, niezależnie czy to mężczyzna, czy kobieta. Nie chodzi o płeć, tylko o energię tej osoby. I zaczynamy. Czy osoba ukochana napisze? Pokażcie, kochane, karty. Czy osoba ukochana napisze? Pokażcie, kochane, karty. Pokażcie mi, kochane, karty. Czy osoba, o której myślę, napisze? Czy osoba ukochana napisze? Mamy tutaj tego mężczyznę, o którym myślicie, lub to może być kobieta, znaczy osoba, o której myślicie. No, jest potrzeba rozmowy, ale jest fałsz, kochani, jest dwulicowość, jest, o, jeszcze mi wypadła jakaś karta. Jest żmija, czyli może być już jakaś inna osoba, inna kobieta lub ktoś, kto tutaj intryguje, kto tutaj namawia go, między wami coś psuje, ale może być tu inna kobieta, albo matka, która jest bardzo silna, albo jakaś inna kobieta, może w ciemnych włosach właśnie, w średnim wieku, która tutaj, nie wiem, albo jest jego po prostu inną partnerką, kochanką, albo jego ex, albo jakąś kobietą, która tu strasznie między wami bruździ, intryguje. No mamy tutaj po prostu inną kobietę, tak? Tu jest ta osoba ukochana, tu jest potrzeba rozmowy, wyjaśnienia między wami jakichś konfliktów, które są jakieś nerwowe, potrzeba rozmowy, o której on myśli, tak? Patrzy tu w stronę rozmowy, czyli myśli o tym, żeby porozmawiać, ale niemniej jednak jest tutaj blokada, jest, on uciekł w tą wieżę, czyli schował się, uciekł, odszedł, udaje, że niby jest zajęty, zapracowany, nie ma czasu, jest tutaj w tej izolacji, tak, izolacja, desperacja, także jest ucieczka w tą właśnie wielką izolację między wami, tak? I niestety jest, kochani, wielki fałsz. On gra fałszywie, manipuluje lub nie pokazuje swoich takich autentycznych uczuć, autentycznej swojej twarzy, nie mówi prawdy, kłamie, oszukuje, być może zdradza, być może właśnie ma dwie lub trzy twarze, jak tu widzimy w tych maskach, tak to są nawet, kochani moi, trzy twarze, tak? Raz, dwa, trzy, czyli trzy twarze, nawet nie mówimy dwulicowy, tylko tutaj są nawet trzy twarze, czyli po prostu jak chorągiewka na wieczy się zachowuje i także, kochani, ukrywa swoje właściwe, prawdziwe, autentyczne uczucia, emocje, tak? Coś zagrywa jakiś aktor, no maska, tak? Teatrzyk maskowy, kukiełkowy. No w każdym razie jakiś aktor coś tutaj udaje, tak? Gra po prostu jakąś rolę przed wami i nie pokazuje się absolutnie prawdziwie, autentycznie, tak jak jest, tak? No mamy tutaj jakiegoś oszusta, ale bociany, słuchajcie, mówią o dobrej wiadomości, o przyniesieniu jakiejś wiadomości, o czymś, jakimś
dniem pozytywnym, tak? Czyli mamy tutaj słońce na horyzoncie, światło w tunelu, jakąś nową, pozytywną wiadomość, bo wiadome, bociany są zwiastunami dobrej wiadomości, dobrej nadziei, znaczy zwiastunami nadziei, zwiastunami czegoś nowego, co się narodzi, tak? Przynoszą niespodzianie jakąś piękną nowinę. Także tutaj pomimo tego fałszu, kłamstw, jakiejś w ogóle bardzo ciężkiej, skomplikowanej drogi między wami, skomplikowanego, być może nawet toksycznej relacji, tak, toksycznego związku między wami, kłótniami, jakiejś tej wiele zawiłości, będzie tu jakaś wiadomość i powiedziałabym, że tak, będzie wiadomość, by coś wyjaśnić. Uwaga, żeby się nie pokłócić, bo ptaki, bardzo nerwowa atmosfera i udawać oczywiście, żeby ta osoba nie manipulowała. Jeśli coś napisze, nawiąże kontakt, żeby nie manipulowała tutaj waszymi emocjami i wami, dobrze? Zwrócić na to uwagę, kochani. Czyli ta osoba potrzebuje czasu, by wyjść z tej izolacji, z tej wieży, tak, którą się tutaj jakby zagrodziła, do której uciekła, więc uwaga, jak wyjdzie z tej izolacji, z tej wieży, na co potrzeba jeszcze czasu być może, to będzie tu wiadomość, ale niestety nie bardzo będzie to wszystko szczere, kochani. Także uwaga, uwaga, karty ostrzegają. Dziękuję grupie pierwszej i teraz zapraszam, kochani moi, grupę drugą, czyli mam tu aniołka opalowego białego i karty tarota, światła i cieni, tarot światła i cieni. Pomyślcie o waszej osobie ukochanej. Czy osoba ukochana napisze? Pokażcie, kochane, karty. Czy on jeszcze napisze? Czy on jeszcze napisze? Pokażcie, kochane, karty. Czy on jeszcze coś napisze? Czy on, ona? No to zależy już od was. Czy osoba ukochana coś napisze? Czy jeszcze napisze? Pokażcie, kochane, karty. Czy osoba ukochana napisze? Pokażcie, kochane, karty. No, tutaj mamy podobnie, słuchajcie. Może któryś z was ogląda te dwie grupy. Tu mamy bardzo, bardzo podobne, słuchajcie, karty. Ta osoba trzyma się nas za stare, nie? Starego trzyma się po prostu. Trzyma się swoich argumentów, swoich może i pieniędzy, wszystkiego, co ma, wszystkiego, co się dorobiła. Wszystko, co posiada lub wszystko, w co wierzy, w swoich reguł, priorytetów, argumentów. Być może jest to skąpa osoba materialistyczna, wyliczona, wyrachowana, ponieważ to jest też karta skąpca, tak? Cztery monety, to wszystko, co ta osoba posiada, czy dom, czy mieszkanie, czy wszystkie właśnie swoje jakieś po prostu własności, to trzyma skrupulatnie rękoma i nogami, nie chce dać, nie chce się dzielić, nie chce tego zmieniać, tak? Czyli mamy tu z osobą skąpca tak naprawdę lub z kimś, kto boi się zmian, boi się też inwestycji, tak? Mamy tutaj owszem sąd, tak? Sąd ostateczny, czyli mamy tutaj jakieś narodzenie się czegoś nowego, być może nawet jakaś informacja, ale tak samo jak w pierwszej grupie mamy tu diabła, tam mieliśmy te maski, pamiętacie? Więc tutaj, kochani, diabeł oczywiście toksyczny, nieszczery, kłamliwy, zdradliwy, po prostu, no, nie wiem, manipulant, tak, manipuluje bardzo, nie wiem, czy swoim jakimś takim szarmem, czy swoim właśnie talentem do manipulacji, będzie tu manipulował, jeszcze raz przyciągał, wracał, chciał no coś tutaj, nie wiem, być może oszukać, tak? No i mamy tu as mieczy, czyli as mieczy i tutaj zmartwychwstanie, sąd ostateczny, więc mówię, że tak, że będzie jakaś wiadomość, ale słuchajcie, ta wiadomość tutaj, nie wiem, żeby nie prowadziła u was do jakiejś przepaści, do jakiegoś totalnego końca i ruiny totalnej, po prostu totalnej, no totalnych zgliszczy, tak? Po prostu to jest, albo to się zakończy kłótnią, ponieważ wy wyczuwacie, że tu jest diabeł, że tu jest po prostu jakiś fałsz, tak? Jakaś obłuda, jakieś manipulacje,
i tutaj mamy wierzę. Czyli nawet jak będzie ta wiadomość, to będzie to tak, myślę, owiane manipulacjami, tak? I fałszem, czy jakimiś takimi, nie wiem, czy kłamliwymi wręcz informacjami, że będziecie chcieli to jednak chyba zakończyć, lub się strasznie pokłócicie, lub coś wybuchnie, jakaś eksplozja, właśnie kłótnia, tak? Ponieważ ta osoba tak naprawdę, przypominam, nie chce nic zmieniać. Nie chce nic zmieniać, udaje tylko, że chce tutaj rodziny, być może manipuluje, że chce rodziny, że chce szczęścia. Natomiast ta osoba nie bardzo chce coś zmienić i na tym właśnie poprzez ten jakby problem czy dyskusję tutaj będzie wyniknie jakaś awantura być może. Także uważajcie, nie dajcie się sprowokować również. Napiszcie mi w komentarzach, którą grupę wybraliście i czy ta grupa, którą wybraliście, rezonuje z Wami. Do usłyszenia, kochani. Klikajcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.